Hej, hej, hej! Witajcie moi drodzy w szczęśliwym nowym roku 2014 i życzę wam, moi drodzy widzowie, żebyście mieli zdrowie przede wszystkim. Tak, zdrowie. Ktoś mi pisze SMS chyba. Szczęście, pomyślności, kasy, pieniędzy, hajsu z YouTube'a, lasek, czego tam chcecie, po prostu żyjcie i wykonujcie swoje marzenia, bo czas jest krótki, a ten rok może być długi, dlatego życzę wam jeszcze raz szczęśliwego nowego 2014 roku. Yo, ja jeszcze wypiję trochę szampana. No i dobra, a tak naprawdę jeszcze podsumujmy rok 2013, który był 4 minuty temu. A więc słuchajcie, no ten rok był dość taki trudny, ale jednocześnie przyjemny, jeżeli chodzi o każdy kolejny dzień. No co mianowicie, ludzie już mi spamują na Skype'ie, że no tam wesołego tam jajka może, szczęśliwego nowego roku, że tam może wesołych jeszcze świąt. No święta już się skończyły, teraz mamy tylko nowy rok i za chwilę niestety wracamy do codzienności, ale chciałem podsumować też rok na moim YouTubie. A zaczynając od tego, że w styczniu zacząłem nagrywać, już wam mówię z czego. No mianowicie zacząłem nagrywać, zaraz wam tu powiem, chyba od Far Crya Trójki. Tak, od Far Crya Trójki, albo też w grudniu, ale też mogłem na początku stycznia. No Far Cry 3, naprawdę gierka była ekstra pro, według mnie chyba najlepsza część Far Crya 3, którą wykonała Ubisoft. I według mnie najlepsza strzelanka, akcja na pecety. No tu zrobiłem gameplay do Assassina 3 Multi, ale to taki drobny szczegół. Borderlands 2 to chyba była najlepsza gra kooperacyjna, którą nagrałem chyba na moim kanale i niczego nie przebije, jeżeli chodzi o kooperację z Remaxem i jeszcze jednym, z którym się już tam nie kontaktuję, ale to nieważne. Pozdrawiam ich tam, szczęśliwego nowego roku, życzę wam wesołych świąt jeszcze i zdrowia tam. Okej, tu są specjale, a to się tego nie tyczy. No nie, w sumie jest tak, specjal z okazji 400 widzów Far Cry 3, Cinnamon Challenge z okazji 600 widzów. Tak, się trochę nim nadławiłem, ale było zajebiste, megusta normalnie. Vlog, czyli też takie z 800 widzów, jak dostałem to w Zakopcu. Coś tam chyba jeszcze było, ale nie chcę mi się patrzeć. MTA Days niewątpliwie była jedna z moich najbardziej oglądanych serii na moim kanale, do którego właśnie już wracam, bo teraz wam mówię, że na dzień dzisiejszy postaram się nagrać, oczywiście nie teraz, tylko jak już będzie dzień, to nagram dla was już taki powrotny odcinek z MTA i wracam do tej gry, bo chyba jednak warta nagrywania, bo ludzie to oglądali. Dużo wyświetleń jest przy tym. Happy Wheels. No nie, niestety zrezygnowałem z Happy Wheelsa. Nie wiem dlaczego. Może jednak kiedyś wrócę do niego, bo słyszałem, że jest nowa postać. Helikopterman. Jakiś, nie wiem, dziad siedzący grubas na helikopterze i pierdzi śmigło i kurde kozaczy. Tutaj ważne to chyba raczej nic, poza tym, że raz mi się zdarzyło z negatywem nagrać BFA3 z Kamileksem. Pozdrawiam ich również, szczęśliwego nowego roku, pijanego Sylwestra, który już pewnie był, jeszcze się napiję. Dobra, co jeszcze? No nagrałem mojego kompa tam parę tygodni temu. Ktoś mi pisał, że się chwalę, a ja się nim wcale nie chwaliłem, tylko po prostu chciałem go zareprezentować. To, że jest taki, a nie inny, to już wasz problem. Left 4 Dead 2
Tak, no nagrywałem go, ale z niego zrezygnowałem, ale to już było naprawdę dawno, tam gdzieś luty, marzec, coś takiego. Warzy, tak, wróciłem do niego, ale nagrałem tylko jeden odcinek teraz, drugiego sezonu, z Regą i kuzynem. Pozdrawiam ich również, szczęśliwego nowego roku, pijanego szampana i dużo lasek. Dobra, co tam jeszcze? Aha, Warzy, powiem ci, wam ci, kurde, co ja pieprzę już. Gierka naprawdę spoko, jeszcze jest grywajna. Grywalna, Boże, grywalina, kurde. Da się w nią jeszcze grać. To jest survival, wiecie, te sprawy zombie, temy. Dobra, skorpionowe horrorki. No, nagrywałem tego, ale nie dużo. Ale zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że to jest trochę takie zgapianie od innych. Dlatego stwierdziłem, że czy Fear 2 jako jedynie jest takim wyjątkowo horrorowym strzelanką. Więc ja ją uznaję za taki horror akcja strzelanka, więc taka mieszana gra. Devil May Cry 2013. Gierka naprawdę hack and slash, jedna z lepszych, najlepsza jest wiadomo God of War. Niestety tylko na konsolę Sony PlayStation 3. Ale generalnie mi się Dante podobał w tej części. Naprawdę kozak z niego był taki ostry pro. Saints Row the Third, kooperacja z Terminatorem, którego pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku. Dużo kasy, zdrowia, lasek, czego sobie tam wymarzysz. Tak, to 15 odcinków Saints Row'a. No naprawdę bardzo fajnie nam to wyszło. No może tam poza tym, że raz jeszcze z jakimś ekstazy nagrałem z Remusem, ale to były takie, wiecie, przypadki ekstremalne, bo nikogo nie było Terminatora, nie miał czasu, to wiecie, musiałem znaleźć jakiegoś zastępcę. I jeszcze był Bronek. Pozdrawiam tych trzech ludzi, których wymieniłem. Okej, Battlefield 3 multiplayer. No wiecie co? Trochę tych odcinków nagrałem, ale teraz nie wiem, czy jeszcze będzie sens nagrywać, bo wyszedł Battlefield 4, który no niestety przebija trójkę pod względem multi i niestety teraz trójka jest mniej grywalna, ale jeszcze jest. Ale nie jest tak dobra jak czwórka. Duel of Champions. Tak, nagrałem tylko trzy odcinki, bo stwierdziłem, że no dalej bym tego nie nagrywał, bo jednak nie czuję tej weny do tej gry. Okej. Tomb Raider. Tak. Gram w grę. W jaką? Tomb Raider. Dobrze. Przeszedłem ją. Bardzo fajna gra, taka już akcja quick time eventowa. Mnie się podobało oczywiście, ale moim zdaniem lepsze były te poprzednie części Tomb Raider. Miały to coś niż ta, ale ta też była dobra. Okej, w maju zacząłem nagrywać pierwszego vloga. Bardzo fajnie, żeście mi go w ogóle ocenili. Potem dalej było lepiej, ale hejty były, to wiecie, to tam hejty zawsze były. Nie wiem, postaram się jakiegoś jeszcze vloga nagrać w tym roku, bo za mało tych vlogów nagrywam, zdecydowanie. Dlatego postaram się nagrać w tym miesiącu. Nie wiem o czym, ale jeszcze nagram. Q&A, tak właśnie, reaktywacja serii. Piszcie pytania pod tym filmem. Dawajcie jakieś super pytania, ja spróbuję na nie odpowiedzieć w bardzo fajny sposób. Piszcie co chcecie, byleby z granicami rozsądku, ale piszcie. Okej, GTA 4, niestety nie skończyłem tej gry, ale dość dobrze była oglądana, z tego co pamiętam. Teraz jakbym miał grać w GTA 4, to lepiej by mi to chodziło, bo mam teraz lepszą kartę graficzną, jeszcze sobie ramy za niedługo dokupię, to naprawdę będzie lepiej. DayZ, jeden odcinek z ekstazem, którego już wymieniłem i pozdrowiłem. No, taki jeden odcinek to był w zasadzie tylko gameplay, żadna seria, więc tego praktycznie zaliczam. Gothic 2 Noc Kruka, no niestety też zawieszona, niedokończona i nigdy jej nie dokończę, bo kurde, szlak trafił grę, to samo GTA 4, w pizdu poszły. Ghost Recon Online, trzy odcinki, tak, to sobie nagrałem z Master Kciukiem, którego pozdrawiam, bo obecnie jest na kompie i pewnie mi spamuje na Skype'ie, ale to taki drobny szczegół.
I drugiego też pozdrawiam. Tam chyba Sweetocrafta, nie wiem. Dokładnie nie pamiętam. No, mieliśmy wielkie, nieistne plany na założenie. Mamy klan jeszcze, ale już nie gramy w gier o. Mieliśmy szukać ludzi do grania. Mieliśmy takie plany na życie. No i lipa wyszło z tego. Risen też zawieszona seria. To już czwarta w sumie u mnie zawieszona seria. Szczerze, po jakimś czasie Risen mi się już nudziło. To nie było coś jak Gothic. Nie ma tego czegoś, co ma Gothic. Dlatego to jest gówno, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy. Info Scorpio. No, taki plan wakacyjny, żeby ciągle codziennie wam mówić, co nagrywam, nie wypalił. Dlatego stwierdziłem, koniec, nie będę tego nagrywał, bo to by tylko zasyfiło mój kanał. Jeden odcinek z Crazysa 2 multiplayer z Remusem. No tak, nagrałem sobie jeden odcinek, żebyście zobaczyli multi, więc to był tylko taki gameplay. Saints Row 4 z Terminatorem też udany w sumie. Naprawdę Saints Row 4 przebił trójkę, lecz naprawdę przegięli już z tymi kosmitami, ziemniakami i kurde, w ogóle supermoce. Nie, co to w ogóle tam miało być? Ale pasowało do tych kosmicznych, ultradźwiękowych kombosów, może być. Mnie się tam podobało. Mortal Kombat, drabinki, wszystkie skończone. I jedna tam była w trybie Team Ladera z Master Kciukiem. Naprawdę fajnie, fajnie się grało każdą postacią. League of Legends, tak, League of Legends. Jeszcze nie zawieszam tej serii, jej nie zawieszę. Będę nagrywać wtedy, kiedy będę miał na to ochotę. I kiedy jakaś postać mi przyjdzie do gustu, to ją nagram. Assassin's Creed 4 Black Flag, tak. Ostatnio się pokłóciłem z Regą. On żądał, żebym ja te miniaturki wywalił. No to ja je zmienię oczywiście poza nagraniem. No tam tylko 40, jeszcze 7 odcinków. To tam szybko się to zrobi. Zmieni się miniaturki i będzie z głowy. Okej, Path of Exile, 4-odcinkowa seria. No, powiem wam. Jeszcze jej nie skończyłem oczywiście Assassin's Creed'a, więc kontynuuję ją w tym nowym roku. Path of Exile, no, gra RPG, można online sobie pograć, darmowa free to play. Takie coś trochę jak, nie wiem, Titan Quest, Diablo, ale to jest takie słabiutkie, darmowe dlatego, że jest słabe. State of Decay, już jest pełna wersja tej gry, co prawda. Taka gra survival, coś typu Warzy, Daisy, coś takiego. Ale i też nie chciałem kończyć. Stwierdziłem, że to by było żmudne i za długie. Tu mam dwa outra, które wykonał właśnie dla mnie ten Rega, łowca kamery. Jaki spam już mam na Skype'ie, pewnie w same szczęśliwego nowego roku. Mafia dwójka skończona, trochę zhejtowana, ale skończona. Bardzo fajnie, mnie się podobała Mafia. Taka trochę mocno podkręcona akcja, strzelanka, naprawdę super gierka była. Garry's Mod. Jeszcze nie skończyłem jej, bo to ma być 5-odcinkowa seria. Jak znajdę kogoś do nagrania Garry's Moda, to się nagra. To jest prywatne, to nieważne. Deadpool, jeszcze jej nie skończyłem. Fear 2 też nieskończona. I FIFA Ultimate. Tutaj taka poboczna raczej seria, więc podsumowując, cały mój rok na kanale 980 subskrypcji, prawie tysiak, może jeszcze mi ktoś wbije te 20 subskrypcji na ten nowy rok, może taki bonusik dostanę, bo nie mogę się już doczekać, jak osiągnę właśnie tą liczbę, którą staram się już od jakiegoś roku, a naprawdę ja się nie poddaję. Ja nie mam zamiaru się poddawać, bo to szkoda, a niektórym ludziom, którzy zamykają kanały, bo hejty, bo to, bo tamto, to ja im głęboko współczuję, że oni tak zamykają te kanały, no bo tracą pamiątkę przede wszystkim, a ja nie mam zamiaru jej zamykać, pamiątka będzie pamiątką, a ludzie będą ludźmi i kurde, trzymajmy się wszyscy razem, pomagajmy sobie nawzajem i jeszcze raz życzę wam szczęśliwego nowego roku 2014. Z tej strony był Skorpio, jeszcze się napiję. I trzymajcie się. Na razie.
I zobaczymy, co jutro nasz. Przepraszam, dzisiaj nasz drogi Skorpio wrzuci na kanał. Yo, peace, ziomki. Na razie, yo, yo, yo.